trzy, hop, hop, hop. Siemanko, pamiętacie jak w jednym z odcinków mówiłem o akcji MasterCard Bezcenne Niespodzianki Podaj Dalej? Ten konkurs wygrała Kamila, którą zgłosiły dwie najbliższe przyjaciółki. Kamila zawsze marzyła o tym, żeby nauczyć się pływać na kitesurfingu. Niestety sezon kajdowy już się skończył, ale poradzimy sobie z tym problemem jakoś inaczej. Jesteśmy właśnie z Jessicą, która jest najbliższą przyjaciółką Kamili. Robimy jej niespodziankę. Ona ma odebrać dzisiaj paczkę konduktorską z dworca z jakimiś ciuchami, a postanowiliśmy zrobić jej paczkę konduktorską do domu. No hej. Jest jej niespodzianka. Tutaj przesyłka kurierska. Proszę bardzo. Bo miał jeszcze zebrać jakieś rzeczy. Także to będzie chyba ten dzień, w którym zabieram cię na niespodziankę. No, to się jeszcze wszystko okaże. Słuchaj, twoje przyjaciółki, nie wiem czy wiesz, że cię zgłosiły do konkursu. Wyglądam na zaskoczoną. Kamila, gdzie uciekasz? Już mi się podobają emocje, to jest dokładnie to, co chodziło. Ale mi się podoba to cały czas, widzę, że jesteś co? Taka zaskoczona. Wiesz, że ja marzę o kajcie, tak o to chodzi chyba. No ja, to dziewczyny wiedzą, że ty marzysz o kajcie. Ponieważ nie mamy jeszcze na razie kajta, bo sezon się trochę kończy, to zaczniemy od paru innych przygód, czyli najpierw przygotowania tutaj w hangarze. No i dzisiaj mam nadzieję, że przekażę ci takie podstawy, na przykład jak balansować na ciele, jak wstawać na deskę. Jesteś gotowa? Tak, super, cieszę się bardzo. Jedziemy! Jeden, dwa, trzy! Mamy wstępną rozgrzewkę zrobioną. Teraz zrobimy wam takie małe zadanie. Pokażecie mi fikołki. Ty chcesz, żeby spróbować? Spróbuję. Na trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Hop! O! Bardzo ładnie. Jak ty? Widzisz gwiazdki? Nie, jest okej, było super. Ale to by było podane salto. I teraz bardzo ważne jest wstawanie. Teraz ja cię złapię, a ty wejdziesz do góry. Trzy, cztery, hop! Hop. Dobrze, super. Skończyliśmy pierwszy etap szkolenia, w którym Kamila miała szansę spróbować salta do tyłu, nauczyć się jak wstaje się na deskę, jak balansować i utrzymywać na niej równowagę, a teraz przejdę do kolejnego etapu, w którym pokażę jej, jak przenosić ciężar ciała z jednej nogi na drugą, żeby się za dużo nie przewracała. Zróbmy, słuchaj, tą figurę. Dobra, i teraz zobacz, teraz lekko na przedniej nodze, ale nie za mocno. Zawsze marzyłam o tym, Wiktor, żeby sobie zatańczyć. Widać, że Kamila się cieszy? Bo widać, co? Teraz będziesz siadała sobie tutaj na ziemi i ja będę cię ciągnął. Będziesz łapała lub już musiała dopłynąć. Chodźcie dziewczyny. Jedziemy na 3, 4. 3, 4. O, uwaga! Ach, pięknie! Dobra, przyspieszmy trochę. Tak jest! Pięknie! Fantastyczny przejazd! Wszystko okej. Teraz jedziemy w kolejne miejsce, czyli do Wake Parku w Brwinowie. Tutaj zebraliśmy dzisiaj naszą zwyciężczynię akcji MasterCard Bezcenne Niespodzianki Podaj Dalej. Także dzisiaj zobaczymy, jak sobie poradzi na drugim etapie. Mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze. Postaram się stanąć na wysokości zadania i żeby spełnić to marzenie moje. Teraz wysyłam dziewczyny, żeby się przebrały, właściwie żeby przebrały Kamilę, a potem zrobimy wspólnie rozgrzewkę w tych, wiecie, obcisłych piankach. Ale jest zimno. Ta woda jest taka lodowata. Aż się zaskoczyłam w sumie. Że ciepłe jest wodzie? No, Kamila zaraz będzie wchodziła do wody. To wszystko ciebie czeka, moja droga. Już wkrótce. Nie mogę doczekać. Ręce proste przed sobą. Tu. Gotowa? Dobrze, trzymaj, trzymaj do góry. Tak jest! Kurde, ale fajnie. Pierwsza próba. Trzymaj, trzymaj. Tak jest. Dwie ręce. Na razie dwie ręce. Spokojnie wyjeżdżasz. Spokojnie, spokojnie. Trzymaj, 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 trzymaj. Pięknie. Bardzo mi się podobał Wake. Myślę, że na kajcie też będzie cudownie i że sobie poradzę. Klasycznie. Ja bym cię tak ocenił na 5 z plusem dzisiaj. Szybko poszło. No więc jak podobała ci się niespodzianka, Kamila? Był to najbardziej niesamowity dzień w moim życiu i jestem super, super wdzięczna Wam za to, że mogłam to z Wami przeżyć i że jesteście tutaj ze mną. I też chciałam bardzo podziękować Wiktorowi, bo uważam, że zrobiłeś naprawdę super robotę. Pogadajcie sobie chwilę i... no i tyle. Zaraz wracam. Na szczęście chyba wyszło. Moja droga, ale też nie koniec niespodzianek, bo na sam koniec dostajesz deseczkę do uprawiania kitesurfingu, swoją pierwszą. Naprawdę? Damską, na której będziesz mogła postawić pierwsze kroki. Piękna. Jaka piękna! To jest prezent od nas tutaj wszystkich. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. To jest nasz wspólny dzień. Tak, wam trzeba podziękować. Trzeba podziękować MasterCard. Naprawdę szapoba za całą organizację i w ogóle dla ekipy. I super dzień. Jestem super szczęśliwa. Dzięki jeszcze raz. A my zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków Borsuk Vloga i mam nadzieję, że za rok będę mógł spełnić kolejną taką niespodziankę. Do zobaczenia. Cześć! Cześć! Cześć!